Szczęśliwe prowadzenie Boże też we wszystkich waszych wyprawach, wędrówkach, po to, abyście sami wszystkie te wyprawy dobrze przetrwali, abyście też w dobrym zdrowiu mogli dziękować Panu Bogu, kiedy tegoroczny sezon się zakończy, za ten bezpieczny czas. A równocześnie też jest to, myślę, jakaś wielka modlitwa, aby wasza pasja, wasze jakieś szczególne pragnienie duszy, które macie, które wyraża się właśnie w tej pasji oddawania się, tej jeździe na motorze, na tych wielkich wyprawach, które zapewne przeżywacie, aby to wszystko nie wyrządziło też w żaden sposób uszczerbku drugiej osobie, innemu człowiekowi, aby to, co jest pasją, jakimś pragnieniem waszych serc, większości męskich serc, ale może też i są kobiety w waszym środowisku, w waszej społeczności, aby dawało wam radość i pokój i nigdy nie było źródłem cierpienia, bólu czy jakiegokolwiek zła dla innego człowieka. Myślę, że to jest jakaś wielka radość moja, że widzę was obecnych w tej świątyni na takiej właśnie modlitwie, jakieś wielkie świadectwo waszej wiary. Wiem też, że część spośród was jest skupiona już wprost w katolickim klubie motocyklistów, motocyklowym, Souls Hunters, co znaczy się, tłumaczy, łowcy dusz. A na pamiątkę tego naszego spotkania na rozpoczęcie sezonu 2017 przyjmij, księże biskupie, te kwiaty oraz tematyczną książkę o takich kultowych motocyklach. Może czegoś nowego ksiądz biskup się nauczy, trochę techniki. Na koniec po mszy świętej bardzo prosimy o to, abyś pobłogosławił nasze maszyny, a my na chwilę odpalimy silniki i zrobimy trochę hałasu na chwałę Bożą. Serdecznie Bóg zapłać, księże biskupie. Przy ołtarzu, to one tak bardzo rycerskie hełmy przypominają, a te wasze stroje no to też całkiem przypominają tą zbroję rycerską, więc żebyście rzeczywiście takim etosem rycerskim żyli, takim prawdziwie rycerskim, rzeczywiście bycia w służbie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Panie nasz Boże, wysłuchaj nasze prośby i pobłogosław te pojazdy i ich kierowców. Niechaj im towarzyszą Najświętsza Maryja Panna, śpiesząca górską drogą do Elżbiety, święty Rafał, święci aniołowie i święty Krzysztof. Niechaj ich strzegą od wszelkich niebezpieczeństw. Jak podróżującemu na wozie Etiopczykowi, czytającemu Pismo Święte, za pośrednictwem sługi Twego Filipa udzieliłeś wiary chrztu, tak również wiernym Twoim okaż drogę zbawienia, aby wsparcić Twoją łaską, spełniali dobre uczynki i po wszystkich trudach doczesnego pielgrzymowania zasłużyli na osiągnięcie szczęśliwej wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego.